Jeżeli chcecie obejrzeć pełny odcinek Kanapowców, to link znajdziecie w opisie tego filmu. Jak brałem oddech, to kłuło mnie również w płucach. Dostawałem po prostu takich uderzeń po prostu bólu, że nie byłem w stanie złapać oddechu. Ciężko mi bardzo oddechać, wiesz? Ale zobacz, bo tu mnie całe te boki. Ale zobacz, stary, do jakiego już wyprowadziłeś miejsce w swoim życiu. Dla mnie to była po prostu katorga, nie? Jestem w stanie sobie tylko wyobrazić, jak gigantyczny musiał być to dla nich wysiłek, bo rzeczywiście ich stan zdrowia, mimo że zobaczcie, taka waga 90 parę kilogramów, no to nie wydaje się jakoś masakrycznie dużo. Pamiętajcie, że na przykład Karolina w Kanapowczyniach startowała ze 150 kg. Tutaj nie mamy takiego mężczyzny, który waży 150 kg. 90, 100, 100 parę, a mimo wszystko jest to dla nich gigantyczny wysiłek. Współczuję im, bo domyślam się, że przede wszystkim dla ciała, ale też właśnie dla psychiki był to gigantyczny szok. Pytanie tylko, czy tego typu wyzwania, takie ostre podejście, jakie zaproponuje im trener, czy to wpłynie na nich pozytywnie? Bo może się tak zdarzyć, że właśnie potrzebują takiego bata, że potrzebują takiego kata nad sobą, który ich po prostu przetyra i pokaże im, w jakim wielkim gównie siedzą. A może się też zdarzyć, bo przecież różni są ludzie i to nie jest tylko kwestia płci, że niektórych coś takiego wręcz dobije, wręcz złamie. Moje mięśnie zamieniły się w galerę, to po prostu nie byłem w stanie ustać na nogach. Jak tam już klęczałem, marzyłem o tym, żeby ktoś podszedł i powiedział: Mariusz, trzymaj fajkę, weź se, zapal. Czas wyciągnąć wnioski. Który z was jeszcze pali papierosy? Tak. Ława do góry. A przyznajcie się, który z was lubi się napić, ale tak napić, to wiecie, mam na myśli nie jedno melo w miesiącu, tylko parę piwek w tygodniu. Papierosy mają ogromny wpływ na naszą wydolność organizmu, na ten układ krążeniowo-naczyniowy, no i przede wszystkim oddechowy. Jeżeli panowie chcą podejmować później wysiłek aerobowy, wysiłek fizyczny, no to palenie papierosów będzie im na pewno to utrudniało i to samo tyczy się alkoholu. Od dzisiaj rzucacie palenie i rzucacie picie. I co panowie powiedzą na takie wyzwanie? Znaczy, ja ci powiem tak, z papierochami to spoko, to mogę i od dziś, ale z alko jest trochę gorzej. Ciśnie ich ostro. Damian, zagorzały kibic, ma 29 lat. Swój wolny czas spędza w towarzystwie syna Milana oraz żony Eweliny, strażniczki domowego ogniska. Proszę bardzo. Super. Damian to człowiek wrażliwy. Każde otwarcie piwa to jest coś pięknego. Super moment. I te bąbelki takie, tak. Proszę, kochanie. Generalnie właśnie jeszcze jakiś papierosek do tego, meczyk, no to już jest prima sort, wszystko mamy. Codziennie musi być po prostu piwo w domu, bo bez piwa bez piwa nie odejdzie, bo on mówi, ja pracuję, ja muszę się odprężyć, ja muszę się napić piwa. Odnoszę takie wrażenie, może być absolutnie błędne. Jeżeli jest błędne, no to sprostujcie je, proszę. Ale odnoszę takie wrażenie, że bardzo często tego typu funkcjonowanie cechuje osoby, które tak naprawdę nie mają co robić. I osoby, które nie mają w życiu żadnej pasji, żadnego tak naprawdę hobby, że chwytają się wtedy takich czynności, jak na przykład piwko, meczyk, albo u kobiet, nie wiem, na przykład ciągłe chodzenie na zakupy, albo ciągłe przeglądanie jakichś stron internetowych z ciuchami, czy z jakimiś artykułami do domu i tak dalej. Że często właśnie cechuje to osoby, które tak naprawdę, tak szczerze, od serca, to nie wiedzą, co mają zrobić ze swoim czasem. I jest to absolutnie przerażające i myślę, że spędzenie życia w ten sposób jest poniekąd jego marnowaniem, dlatego że mamy jedno życie. Nie pięć, nie sześć, które następnym razem przeżyjemy sobie lepiej albo bardziej aktywnie, albo w zgodzie ze swoimi potrzebami, czy w zgodzie ze swoją życiową pasją. Mamy jedno życie i tylko to jedno życie możemy przeżyć tak, żeby ono było wartościowe, żeby ono coś znaczyło. Bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają pasji, bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają tak naprawdę tej chęci do życia, że tak naprawdę marnują ten swój czas na jakieś takie w sumie nic nieznaczące aktywności, a tak naprawdę nie żyją w tym czasie.
To jest bardzo przykre. Ja tego doświadczyłam przy tej największej otyłości, bo bardzo wtedy mocno unikałam jakiejkolwiek aktywności. Ale to był tak naprawdę moment w moim życiu, kiedy zorientowałam się, że mogę wrócić do swojej pasji, że mogę robić to, co kocham. To miałam gigantycznego kopa motywacyjnego, żeby wrócić na dobre tory, żeby wrócić do zdrowia, żeby wrócić tak naprawdę nawet nie do zdrowia, żeby wrócić do życia. Bo ja po prostu odczułam wtedy, ile ja czasu marnuję. To są takie moje przemyślenia. Nie wiem, czy się z nimi zgadzacie. Może macie zupełnie inne do tego podejście. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Od 3 lat pracuję jako listonosz. Każdego dnia przemierza kilometry, dźwigając nie tylko swój brzuch, ale także torbę pełną przesyłek. O, idzie pucuś. Jajka ci się nie pocą w tego rotaliona? Trochę tak. Dobrze, że ma poczucie humoru, ale domyślam się, że to są teksty wyreżyserowane przez produkcję. Ale może się tak zdarzyć, gdzieś tam jacyś koledzy z dawnych lat jakieś takie uszczypliwości kierują. Współczuję naprawdę. Mi też się zdarzało słyszeć jakieś takie tekściki. Zazwyczaj sobie nic z tego nie robiłam. Też nie były to jakieś masakryczne rzeczy. Nigdy nikt mnie tak naprawdę nie obraził, jeżeli chodzi o moją wagę. Może raz gościu, który przyniósł mi pizzę, ok? Może raz. Ale tak to raczej tego nie było. Jeśli się zdarzały takie rzeczy, to też brałam to na wesoło, brałam to na humor. To była taka forma obronna. Co się widzimy, to pan coraz większy jest. Dobrze chyba... płacą na tej poczcie. No, chyba żona dba o mnie za bardzo. No chyba tak. Chyba tak. Nie widzę, że to po prostu taki nadąsany chodzi, ale nieraz tam powiesz, że tam, że upasłaś mnie. że jak upasłam tymi obiadkami. To każda kobieta tak robi. Każda kobieta chce utoczyć faceta, żeby się inne za nim nie oglądały. Czy ja muszę cokolwiek mówić? Jako listonosz każdego dnia odwiedza setki różnych miejsc. Ale ukochane miejsce ma tylko jedno. Kanapa to jest takim ulubionym miejscem. Ma się przyjść po pracy, już rozciągnąć się po prostu jak kot, zjeść, puścić jakiś mecz, czy jakiś tam nawet serial i generalnie odpoczywać. Bo ja po prostu lubię robić nic. O. Czy to jest program o otyłych mężczyznach, czy to jest program o tym, jakiego partnera sobie w życiu nie wybierać? No z całym szacunkiem. Poza 2 wielkimi pasjami, jakimi są futbol oraz dość ekscentryczne hobby, czyli robienie nic, lubi coś jeszcze. To lubię się podobać. No ale ostatnio po prostu mam za grubą dupę, no i... Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli jest pan odważny, a wydaje mi się, że jest pan, delikatny róż. Na Zagłębie Dąbrowskim nie chodzimy w różowych. Poprosiłabym, żeby pan ściągnął. Koszula dla pana. Damian ma jeden wzór. Moim idolem, jak chodzi o ubiór, to Radosław Majda. Dwie dziewczyny mnie pomyliły. Aha. To było, wie pani co, jak byłem jakieś 14 lat młodszy. Wszedłbym na razie jak Radosław Majda. Może gdybym wyglądał jak taki zadbany, wysportowany mężczyzna, może miałbym zupełnie inną pracę, był w zupełnie innym miejscu już. No może, może, kto wie. Życzymy tego oczywiście. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć cele. Fajnie, że ma jakieś zajęcie. Wchodzenie po sklepach to też jest zajęcie. Nie damy rady w pół roku zrobić formy, jeżeli będą papierochy, jeżeli będzie picie. Czekam na waszą decyzję. Kto okaże się pierwszym odważnym? Stoi? Ja idę w to. Nie palisz, nie pijesz, tak? Ja chcę to zrzucić. Nie palisz, nie pijesz. Nie ma szans. Albo wszyscy, kurde, albo nikt. Jeden z naszych... Jeszcze nie pamiętam imion chłopaków, ale powiem wam szczerze, że kolega w żółtej koszulce zrobił na mnie wrażenie w tym momencie, nie ukrywam. Wbiegliście na górę, więc coś wam się należy. Piknik? Shake proteinowy. Zdrowa mieszanka odżywki białkowej pomagająca uzupełnić niedobory po treningu. Ale śmierć. Typowy element diety towarzyszącej treningowi. Pierwszy łyk to od razu wyplułem, nie wiedziałem co to jest. Nie. Nie wiem, mleko z wodą czy jakaś kaszka. Masakra to dałem, na pierwszy raz takie coś ustawiałem. Odżywka białkowa to jest fajne uzupełnienie białka.
I wielu sportowców właśnie korzysta z niej w postaci szejków. Ja na przykład również mam odżywkę białkową i korzystam z odżywki białkowej, ale nie w postaci szejków, tylko właśnie do jakichś wypieków, do placuszków, do ciast na przykład, żeby podbić ilość białka, żeby zbilansować sobie moje posiłki w białko. Także możemy z niej korzystać na wiele różnych sposobów. Takie rozrabianie jej w wodzie albo z mlekiem to jest taka najprostsza wersja dostarczania odżywki białkowej, dostarczania białka po treningu. Można, oczywiście, że można. Mi to nie podchodzi, ja w ten sposób z tego produktu nie korzystam. Ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce, no to jak najbardziej. Droga wolna. Do tego ryż, kurczak i warzywa. Typowy posiłek wielbicieli siłowni. Czas na kulinarną podróż w nieznane. O Boże, wygląda to masakrycznie, no błagam Was. Jak zniechęcić człowieka do diety? Jak zniechęcić człowieka do odchudzania? Wepchnąć go na hałdę, dać mu odżywkę białkową, a później ryż z kurczakiem. To po prostu idealny scenariusz na to, jak zniechęcić kogoś do zmiany trybu życia. Teraz szczerze chłopakom współczuję. A cóż to za mina? To paskudztwo nie miało smaku. A Marzu? Przecież ja bym zjadł tonę papieru. Ryż taki bez smaku, kalafior bez smaku i kurczak bez smaku. Tak troszkę kurczę, no... Wszystko bez smaku jest. No czego, nie, to jest. Masakra. Kalafior, jak ja jem, to tylko z masełkiem i z bułką tartą. A to się nagle okazuje, kalafior z wody... No nie dało się. Były jakieś warzywa, ryż, kurczak. A to nawet do kurczaka nie jest podobne, co tam było. Trener, ty to jesz? No jem. Na serio? Psu bym tego nie dał. Nie, no nie przesadzajcie, panowie, przecież to jest, kurde... To nie jest sucha pasza dla psa. Czekaj, zobaczymy kalafiory i zaraz będziemy wiedzieli, jaka jest prawda. No i co? No to jest poezja. Nie. Panowie tutaj pokazują nam dwa bardzo skrajne podejścia. Z jednej strony chłopaków, którzy nie mają kompletnie tak naprawdę żadnych zasad żywieniowych, którzy się tym kompletnie nie interesują, którzy mają to głęboko w poważaniu, a z drugiej strony, po drugiej stronie, że tak powiem, ringu stoi trener, który ma znowuż bardzo takie restrykcyjne, kulturystyczne, siłowniane podejście, bardzo takie stereotypowe i te dwa światy powinny gdzieś spotkać się w połowie. Dlatego, że panowie na razie nie pokazują nam, że mają takie ambicje, żeby mieć taką sylwetkę jak trener. Okej, dobra, no pewnie powiedzieli, że byłoby fajnie, ale nie zdają sobie sprawy, z czym to tak naprawdę się wiąże, z jakim dużym poświęceniem. I wydaje mi się, że trener w tym momencie powinien im powiedzieć: zobaczcie, tak wygląda moja dieta, zwróćcie uwagę, jak wygląda wasza dieta. Gdybyśmy spotkali się gdzieś w połowie, to na pewno osiągnęlibyście swoje cele. Swoje cele. Nie trenera cele, tylko swoje cele. Wiesz, kiedy jest poezja? Przy kebabie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo i nie będzie łatwo, jeżeli chodzi o treningi, nie będzie łatwo, jeżeli chodzi o żywienie. Oni mają bardzo hedonistyczne podejście do życia. Chcieliby czerpać garściami z tego życia, ale niekoniecznie z tych kubełków, co akurat trzeba. Niestety te warzywa i owoce muszą wjechać do waszych jadłospisów. I tu nie ma absolutnie żadnej dyskusji. Owoce? Warzywa? Jaki tam brokuł albo kalafior mam też, nie? Zapomnij, chłopie. Nie ma szans, gdy nie jem warzyw i owoców. Mi to przez gardło nie przechodzi. Przemek ma 33 lata, montuje klimatyzację, jest rygorystycznym mięsożercą. W życiu, które dzieli z żoną Olą i dwójką dzieci, najważniejsze są dla niego zasady, a najbardziej restrykcyjne dotyczą jadłospisu. W końcu obiadek, dzieci, hurra, możemy coś zjeść. Jeżeli ktoś mi da plasterek szynki wytąkany w soku z pomidora, to ja to wyczuję od razu. Mimo że nie ma tego pomidora, powiem, że tego nie zjem, bo to jest z pomidorem. Ty, a ty zamawiałeś z warzywami? Dla wszystkich? Co to ma być? No, mówiła, musieli zapomnieć. Próbowałam oszukać jakoś. Miksowałam brokuła na przykład. To zazwyczaj mówił, że nie, to jest niedobre. Już sama konsystencja owocu czy warzywa. No ale żeby tak restrykcyjnie podchodzić do tego, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie zjeść warzywa, no to jest delikatna przesada. No chyba, że rzeczywiście ma się taki wstręt, no ale jeżeli ma się taki wstręt, to warto by było nad tym pracować, bo
nie jest to absolutnie zdrowe podejście. I wiecie, można by powiedzieć, no tak, no ale zdrowe jedzenie, no to są warzywa i tak dalej. Wiecie, warzywa są też w niezdrowym jedzeniu, w burgerze też są warzywa. Krążki cebulowe smażone na głębokim oleju w panierce to też są warzywa, czyli też takich rzeczy tutaj uczestnik nie spożywa. No jestem bardzo ciekawa, czy w jakikolwiek sposób program mu pomoże, bo to akurat się wydaje dosyć poważny problem. Wcale nie taki błahy. Syn już też nie chce za bardzo jeść warzyw i owoców. Co ja mam z tym zrobić? Niektórzy się pająków boją, ja się boję warzyw. Można to tak przełożyć. No Jezus, no. Zanim nadejdą koszmarne sny o zabójczej papryce albo krwiożerczym kalafiorze, spędza praktycznie cały wolny czas grając na komputerze. Może jeszcze pyteczkę, pani. Lubię bardzo grać w gry komputerowe. Nie cierpię, jak żona przychodzi, weź z psem, wyrzuć śmieci, z kobietą czekaj chwilę, no pójdź, tu na mapę, rozgrywka, coś tam się dzieje, buch, buch. Przychodzi, marudzi, tu coś ten, no nie lubię, jak mi ktoś tak przeszkadza. My tych kanapowców to chyba sobie obejrzymy pod kątem wyboru partnerów życiowych, a nie pod kątem odchudzania, dlatego że jestem absolutnie przerażona tym, co widzę. Jestem naprawdę przerażona tym, co widzę i tym, co słyszę. Bo ja rozumiem, że można grać w gry i nie mam z tym żadnego problemu. Mam szczerą nadzieję, naprawdę szczerą nadzieję, że program zmieni ich mentalnie, przede wszystkim mentalnie, że oni odkryją też szczęście i radość w innych czynnościach, a nie tylko w tych, które doprowadzają ich po prostu do nadwagi czy do otyłości. Mam naprawdę szczerą nadzieję. Coś. Trzeba czołgi powbijać, same się nie powbijają, trzeba w CS-a trochę poćwiczyć, bo dawno człowiek nie grał. Jak zawsze te muzyka. Tatuś jest zmęczony po pracy, dajcie pograć troszkę. Znów zasady. Kurde, no wiem, że to jest takie zachowanie jak ostatni dupek, no ale nie umiem jakoś tego przyzwyczaić. Nie wiem, chroniczne zmęczenie, może to się nazywa. To się nazywa uzależnienie. Może się to wiązać w pewnym sensie z tą moją otyłością. W teorii spacer z psem to mnóstwo spalonych kalorii. W praktyce bywa różnie. Wracam z pracy, to zanim wejdę do domu, to już tam browarek jakiś jest, jeden na rozruch. Psa wyprowadzę, to tam ze dwa sobie jeszcze dokupię. No a potem jeszcze wieczorem znowu trzeba wyjść z psem koło 20, no to jeszcze tam na dobranoc jakieś ładne piwerko i tyle, no. Mam nadzieję, że program na niego wpłynie. To są moja ostatnia deska ratunku. Jest to jakaś tam szansa dla nas, więc chciałbym z niej skorzystać. Na daną chwilę to się zastanawiam, co moja żona we mnie widzi. Przed Przemkiem i jego nowymi kolegami wyjątkowo długa i kręta droga. I choć ich nowe życie rozpoczęło się dopiero godzinę temu, już pojawiły się przeszkody. Naprawdę nie spodziewałam się, że będziemy mieć tutaj do czynienia z uczestnikami, którzy nie dość, że nie szanują siebie, swojego ciała, swojego zdrowia, swojego życia, to jeszcze mają tak gigantyczny problem z tym, żeby okazać szacunek innym. Ale może ten brak szacunku do siebie przekłada się na to, że ciężej jest im okazać szacunek drugiemu człowiekowi. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia po prostu ich charakterów, tylko jest to kwestia jakiegoś takiego głębokiego nieszczęścia i głębokich kompleksów. Ja też, jak byłam osobą otyłą, to byłam być może mniej przyjemna, mniej taka otwarta, mniej chętna do rozmowy, do współpracy. W związku też byłam trudniejsza, bo często prowokowałam jakieś zgrzyty, jakieś kłótnie, które wynikały tak naprawdę z tego, że nie czułam się dobrze sama ze sobą. Więc tak jak ja Wam często mówię, to odchudzanie to nie jest tylko kwestia naszego wyglądu, to nie jest tylko kwestia tego, czy my jesteśmy tam o parę kilogramów lżejsi, czy ciężsi. Czy bardziej ciężcy, no wiecie, o co chodzi. Tylko to jest też kwestia naszego podejścia, naszego mentalu. I to odchudzanie może być naprawdę szansą na to, żeby się rozwinąć tak emocjonalnie, tak osobiście, tak mentalnie. Człowiek, któremu ta otyłość kładzie kłody pod nogi, to bardzo często jest człowiek nieszczęśliwy. I to nie jest tak, że schudnięcie nagle wszystko zmieni. Nie, nie zmieni. I jeżeli my nie będziemy pracować nad tym w trakcie odchudzania, czy nawet przed odchudzaniem, jeżeli nie będziemy próbowali żyć
to nic się kompletnie nie zmieni. I nawet jeżeli schudniemy 50, 60, 100 kg, to nie ma znaczenia. To nadal możemy być ludźmi nieszczęśliwymi. Ale na pewno odchudzanie daje szansę, żeby coś w tym życiu zmienić. To taki monolog z mojej strony, wracamy do oglądania. Jest taka jeszcze sprawa, bo to odnośnie tych fajek, nie? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić z dnia na dzień. To nie jest tak, że ja nie jestem albo on nie jest. Wszyscy nie jesteśmy. Stary, nie masz innego wyjścia. W jakim jesteś wieku? Mam 28. A chcesz wiedzieć, jak będziesz wyglądał, jak się dalej będziesz tak prowadzić za 5 lat, a nie będę ci mówił za 10? No, co zdaję z tego sprawę, dlatego tu jestem, nie? Dlatego tu właśnie jesteś. Rzucamy alkohol i papierosy, czy nie? Mhm. Jak ty mi obiecasz, że ja to zgubię w te pół roku? Jeżeli rzucisz papierosy. Okej. Męska decyzja podjęta. Panowie chcą udowodnić, że są twardymi facetami, którzy potrafią walczyć o zmianę swojego życia. Kanapowcy wiedzą już, że w ich życiu pojawi się zdecydowanie więcej ruchu, że będą musieli zrzucić mnóstwo kilogramów. Ale czy zdają sobie sprawę, że zostanie przed nimi postawione jeszcze jedno naprawdę niezwykłe wyzwanie? Jesteście gotowi? Zabójczy bieg w ekstremalnie trudnych warunkach. O kurde. Popatrz, jak to wygląda. Jesteśmy póki co w dupie. Ciężka sprawa. Ale to serio, w zimie wszystko? Kilkadziesiąt przeszkód, które mogą pokonać tylko najlepsi. Jeszcze w wodzie! Zimna. Kurde, no jak tak się spojrzało na ten telebim i popatrzało się w prawo na chłopaków, no to się można zastanowić poważnie, kto to wymyślił, żebyśmy to przebiegli. Ukończenie takiego biegu pokaże im, jak ciężką pracę wykonali, czy są w dobrej kondycji, bo wiadomo, że sylwetka sylwetką. Stanie sobie ktoś przed lustrem, spojrzy, jego aparycja się poprawiła i to jest oczywista rzecz jasna. 6 km. 30 przeszkód. Tam nie będzie sukcesem, to jak przebiegnę za 6 km. Oto, co na nich czeka. Okej, czyli próbują im tutaj troszeczkę wjechać na ambicje. No powiem wam szczerze, że ten bieg na tym telebimie wyglądał absolutnie przerażająco, szczególnie, że on był w zimę. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I rzeczywiście teraz tutaj chłopaki są w środku lata, tak mi się przynajmniej wydaje, może na wiosnę, więc za pół roku będzie zima. No wyzwanie absolutnie ekstremalne. I znowu, tak samo jak u dziewczyn, okej, dobra, to jest super wyzwanie, to jest bardzo ekstremalne wyzwanie, to jest bardzo wymagające wyzwanie. Tylko czy pół roku odchudzania, pół roku restrykcji, pół roku redukcji przygotowuje do tego typu biegu? No ja myślę, że niekoniecznie. Okej, oni najpierw powinni schudnąć, oni najpierw powinni zredukować masę ciała, powinni zgubić tkankę tłuszczową, a później powinni zacząć proces przygotowania do tego typu biegu. Jestem bardzo ciekawa, jak trener to wszystko przeprowadzi, bo ja naprawdę wierzę w jego kompetencje. Szczególnie w kontekście mężczyzn. Jakoś czuję, że to jest dobry człowiek, w dobrym miejscu. Ja rozumiem, że to jest program, ja rozumiem, że tu są jakieś zasady tego programu, ja rozumiem, że to musi być jasne ambicje, ja rozumiem, że to musi być mocne, duże, żeby to się oglądało. Ja to wszystko rozumiem, ale przeraża mnie, naprawdę mnie jako człowieka przeraża wizja pół roku odchudzania zakończone tego typu biegiem. Czy oni to potraktują na zasadzie, okej, dobra, to jest nasze zadanie, po trupach do celu, bo mężczyźni mają w sobie coś takiego, że jak się uprą na czymś, to bardzo często dojdą do tego swojego celu. Czy może ich to stłamsi gdzieś po drodze? No, jestem ciekawa, zobaczymy w następnych odcinkach. No, w tym pewnie już się nie dowiemy, ale przed nami jeszcze kilka odcinków. Rafał ma 33 lata i kocha jeść. Może jaka duchota ci na tej kawce, co? Mięso dochodzi, dobra? Na co dzień pracuje jako szef kuchni. Zostałem kocham dlatego, że dostęp do tego jedzenia jest, można powiedzieć, prynęcznie ograniczony. Rafałku, próbujesz? Jasne, idę. Próbujemy. O, fantastycznie. Tak z 2-3 kg na pewno się tego wszystkiego, można powiedzieć, przeje. Jednak w domu swoim dwóm synom i żonie Dominice serwuje głównie fast food. I gotowe. Nie chcę nam się w domu gotować tak naprawdę.
Wiadomo, że szef schodzi bez butów. I obiadek gotowy. Może być? Szybko poszło? Podoba się? No w sumie tylko wokół jedzenia się nasze życie kręci. Przez te 5 lat razem naprawdę 20 kilo nam przybyło. Także no nie mało. Kurczę. Gościu jest kucharzem, ma ten fach w ręku, na pewno ma tą wiedzę żywieniową. No jak po prostu z tego nie korzystać? Ale rozumiem, że praca to praca, życie to życie i pewnie jest zmęczony i nie chce już w domu gotować. Ale nadal, no wiecie, to jest osoba, która doświadcza pewnie różnych smaków i ma smak i rozumie smaki. To aż się ze sobą kłóci, żeby kucharz... No kurczę, jadł w domu tego typu rzeczy, fast foody. I zresztą tak jak jego partnerka powiedziała, no każde z nich przynajmniej za 20 kg razem przytyło. Okej, no często jak wchodzimy w związek, no to tutaj jedzonko, tutaj jakaś kolacyjka, teges, szmeges, no i te kilogramy gdzieś tam wpadają. Ale gdyby mieli jakąś pasję prócz jedzenia, to może można by było te kilogramy w jakiś sposób wspólnie też spalić. Ten nadmiar kalorii, który dostarczają w tych fast foodach. No jestem ciekawa, bo kurczę, no chłopak ma taką umiejętność, taką pasję, taką pracę i kompletnie jej nie wykorzystuje. Wielka szkoda, no mam nadzieję, że to się zmieni. Może on by jakieś na przykład warsztaty kulinarne zaproponował uczestnikom. To by było coś fajnego, że wiecie, że jeden uczestnik drugiemu. A ten na przykład kolega od listów mógłby zaproponować jakieś cardio dla kolegów. Fajnie, fajnie by to było. No ale wiadomo. Tutaj chłopaki, że tak powiem, może wyjdą z inicjatywą. Zobaczymy. Jak na razie to dieta wszystkich z nich po prostu woła o pomstę do nieba. A najgorsze jest to, że mają rodziny i mają dzieci i po prostu te złe nawyki przekazują dalej. Data to radę zjeść na czas? Lekko. Powiedz start. Rekord Rafała to średnia pizza w 45 sekund. Ajżeż to... Tato! Szybciutko, nie? Wszystko jest pięknie, ładnie, dopóki nie wymaga ode mnie jakiejś takiej aktywności fizycznej. Nie tak, nie wolno! Ała! Dobra, przegrałem! Dziecko chce iść na rower, dziecko chce iść pograć troszeczkę w piłkę, a przebiegnę boisko dwa razy i człowiek wzdycha, ziaje i w ogóle nie ma siły. Ale przynajmniej bawi się ze swoimi dziećmi i to już jest gigantyczny plus. No jestem naprawdę pod tym względem tutaj usatysfakcjonowana. Fajnie, że się bawi, że troszeczkę się rusza. To jest zawsze jakiś ruch. Ja wiem, że to może nie jest aktywność fizyczna, jaką sobie wyobrażamy, typu chodzenie na siłownię, jakiś ogarnięty trening, ale nadal to jest to ruszanie się, o które nam tak naprawdę powinno chodzić, żeby to życie było aktywne, najzwyczajniej w świecie. No ale... Widać, już kanapa zaliczona i pewnie będzie jakieś spanko po pizzy. Gdy malutki Wojtuś poprosi, tato weź mnie na rączki, no to on dwa razy go podniesie, już jest cały mokry. Nie możesz już. Tu nie da, normalnie się odpocząć. Ała, no jeszcze młotkiem litości. Jestem normalnie cały mokry, nie? Codzienne wspólne wieczory to stały rytuał w życiu pary. Łączy ich namiętność i pasja. Do siebie i nie tylko. Ach, wafelki, kto ich nie uwielbia? Niech pierwszy podniesie rękę. Ja nie podnoszę. Sami możecie zrozumieć dlaczego. Jeżeli ja lubię jeść i Dominika lubi jeść, no to jest fantastyczna sprawa. Ja lubię jeść niezdrowo, Dominika niezdrowo, no jest elegancko. Potrafimy się najeść do fulla i położyć się spać. Jeść, ale nie tyć. To już byłoby spełnienie nasze marzenie. Jakby się tak się dało zrobić, no to my w ciemno w to wchodzimy. Takie jedzenie aż do odcięcia, aż do senności, to jest pierwszy objaw insulinooporności. Borykałam się też z insulinoopornością, miałam stan przedcukrzycowy, stłuszczenie trzustki w tej swojej największej wadze. To aż momentami było niebezpieczne. Pamiętam taką jedną sytuację, gdzie... pod sklepem zjadłam właśnie jakieś wysokowęglowodanowe, jakieś takie kompletnie niezbilansowane rzeczy i po prostu odcięło mnie. Całe szczęście byłam na parkingu, całe szczęście nie prowadziłam samochodu, bo po prostu głowa do tyłu, spanko i przynajmniej pół godziny musiałam się zdrzemnąć. Zmęczenie. Bardzo typowy objaw insulinooporności. Te marzenia trzeba jednak będzie porzucić. Żeby osiągnąć upragnioną sylwetkę, Rafała i pozostałych uczestników programu
czeka 6 miesięcy wyrzeczeń i ciężkiej pracy. K***a, to jest niewykonalne. Zobacz na nas, my jesteśmy k***a inwalidami w połowie. Ale nie będziecie. Szczerze wierzę w to, że oni mogą zmienić swoje życie o 180 stopni i nie muszą w tym stanie, w tej otyłości trwać. To nie jest choroba niewyleczalna i my możemy ich życie zmienić diametralnie. Otyłość jest chorobą cywilizacyjną. Otyłość jest chorobą przewlekłą. Ale nie jest to choroba, która bierze się znikąd. Jest to choroba, na którą najczęściej sami sobie zapracowujemy. I to nie jest tak, że pewnego dnia nagle, nie wiadomo skąd, budzimy się z diagnozą otyłości. Ja, będąc osobą ważącą 130 kg, moje BMI wynosiło 45, miałam otyłość trzeciego stopnia. To nie jest tak, że ja któregoś dnia się obudziłam nagle w tego typu ciele, w chorym ciele. Ja to ciało chore sobie sama zrobiłam. Biorę za to pełną odpowiedzialność. No naprawdę. Tak, otyłość to jest choroba cywilizacyjna. Otyłość to jest choroba przewlekła. Ale tutaj zgadzam się z trenerem. Można to cofnąć. Można. To jest do zrobienia. Wymaga pewnego rodzaju poświęcenia. Wymaga pewnego rodzaju zmian. Ale nadal można to zrobić. Można to zrobić dłużej, można to zrobić krócej, można to zrobić taką metodą, można to zrobić inną metodą. Ale to nie jest stan, z którego nie da się wyjść. Bardzo często słyszę na przykład od kogoś, no bo ja choruję na otyłość. I to jest koniec informacji. Ja choruję na otyłość, koniec, kropka. I za tą informacją tak naprawdę często nic nie idzie. Żadna deklaracja chęci zmiany, żadna potrzeba zmiany. No bo ja jestem otyły, ja choruję na otyłość i to tyle. Okej, chorujesz na otyłość, ale robisz coś z tym, żeby z tej choroby wyjść? Czy kompletnie nic nie robisz i po prostu akceptujesz stan, że chorujesz na otyłość i tyle. Ja ważyłam 130 kg, nie 90, nie 80, ja teraz ważę 80 kg. Ważyłam 130 kg jako młoda, 20-paroletnia kobieta. Naprawdę da się osiągnąć swoje cele, ale w momencie, kiedy przestajemy szukać wymówek, a kiedy zaczynamy sobie szukać motywacji, kiedy nasze choroby czy nasze przeciwności losu przestają być naszą wymówką do tego, żeby nic nie robić, a zaczynamy czerpać z nich siłę. Tym, co sabotuje nasze odchudzanie, tym, co sabotuje nasze jakiekolwiek zmiany w naszym życiu, to są wymówki. To jest to, że my bardzo często idziemy tą łatwiejszą drogą. I to nas gubi. Taka jest moja opinia. Oczywiście macie prawo do swojej opinii. Ja szanuję waszą opinię, uszanujcie proszę moją. Słuchajcie, no wyszliście w to, no to nie ma co być miłką fajną, tylko trzeba to robić. Chyba nie wymkniecie, co? Ja tam miękką fajną robię, no nie byłem, panowie. Nie wiem, jak to robimy formę, robimy kondycję. Dam radę! Dam radę! Pewność siebie i wiara we własne możliwości to podstawa każdego sukcesu. Jednak do osiągnięcia wymarzonych efektów niezbędne jest wsparcie najbliższych. No tata. Czy podzielą oni entuzjazm kanapowców? O, dzień dobry, witam! O, jazdę puścili! Co z tym mają, że robię, Kosiu? Siema, szwagier. Siema, szwagier, co tam słychać? Fajka, chcesz? Nie, dzięki. Czemu nie? Nie kurzę. Jak nie kurzysz? No nie kurzę. Czemu? Bo będziemy biec 6 km i po drodze masz 30 ekstremalnych przeszkód. A takie coś? Tam biegną, obie te przeszkody, czołgają się. Przez jakieś płoty chłopie skaczą, jakieś opony przerzucają, jakieś tam kurwa kostki brukowe zrzucają. Nie. Ja szybko się przeziębiam, szybko się mogę rozchorować, więc ja mam słabą odporność, więc ja bym w życiu nie pobiegła w czymś takim. Pół roku przed tobą takie k***a jazdy, no to jedyne co możemy zrobić, to k***a wrzucić zdrówka, życzyć ci sukcesu. Weź k***a, idź w obok, bądź k***a, tego dychać nie mogę. K***a, nawet by se tu stanął, ale k***a motywuję, a nie k***a, i więc zamiast mnie k***a motywować, mnie k***a demotywujesz, k***a, idź tu. Chce się zmienić, k***a, dotyń to, a nie k***a. Się nie zmienisz. O kurcze. Nieźle, tutaj kolega jasno stawia granice, mówi co mu się podoba, co mu się nie podoba, a jego bliscy, no, podcinają skrzydełka, nieładnie, tak się nie robi. Skąd ty k***a wiesz, co będzie za pół roku? Szwager, moim zdaniem, to wiesz co ty masz przy***e, nie? Wiem o tym.
Wiecie, co zrobić ze zdaniem innych ludzi na nasz temat albo na temat tego, że my podejmujemy jakąś aktywność albo próbujemy się zmienić? Najlepiej ich zdanie mieć kompletnie w dupie. Dlatego, że to są bardzo często ludzie, którzy sami nie są na tyle odważni, żeby podjąć jakieś wyzwanie. To są ludzie, którym się bardzo często nie chce. Ja na swoim Instagramie mam trochę memów dotyczących dobrych rad, także jeżeli macie ochotę sobie sprawdzić, to serdecznie zapraszam. Excuse me, sir. Excuse me. Do you have time to talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Hey, don't run from the Lord! Zobacz, miała, patrz. Jeszcze nigdy w życiu ciebie nie widziałam, żebyś ty gdzieś biegł. Kiedy się czołgałeś? Co robiłem się? Czołgałeś. A jak to się robi? Nie wiem. Pokaż mi. No i co? No i to by było na tyle. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu Kanapowców za nami. Dajcie mi koniecznie znać, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Ja jestem delikatnie zszokowana, nie ukrywam tego. Delikatnie przerażona, nie ukrywam tego. Mam szczerą nadzieję, że trener tutaj chłopakom da trochę w kość, bo mają mało pokory względem i siebie, i swojego zdrowia, i swojego wyglądu, a przede wszystkim względem trenera. A trener już pokazał w sezonie z dziewczynami, że oj, nie w kij dmuchać, to jest czasami ostry zawodnik. I tak jak z dziewczynami średnio mi się to podobało, tak tutaj w przypadku facetów wydaje mi się, że da im do wiwatu i wyjdzie im to na plus. Na pewno. Jestem ciekawa, co myślicie o tym odcinku. Jestem ciekawa, co myślicie o naszych uczestnikach, o naszych panach. Czy przypadli wam do gustu, czy może niekoniecznie. W kolejnym odcinku będzie gość. I to taki gość z wysokiej półki. Także jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału oraz zostawić łapkę w górę. Będę również wdzięczna za komentarz. Dzięki serdecznie, widzimy się następnym razem.